Kiedy jesteśmy w Grodnie, koniecznie trzeba odwiedzić aż dwa zamki, które znajdują się w tym mieście. Stary i Nowy Zamek. Związane są te zamki z książętami, z królami, o których trzeba powiedzieć. Stary Zamek. Jak wskazują badania archeologiczne, oczywiście pierwotnie był to zamek drewniany, sięga istnienia działalności książąt rusińskich i szacuje się, że ten pierwszy zamek powstał w roku 1128, a zatem początek XII wieku. Bardzo stare dzieje. Potem kolejną wersję, wiadomo, zużywał się materiał, drewno nie jest trwałe, następowały różne konflikty zbrojne. Wielki książę Witold w roku 1413, no, Witold związany z Grodnem rzeczywiście przez szereg swojego życia, zbudował kolejny zamek w wersji drewnianej. Zmiana na zamek murowany, no, można powiedzieć fragmenty tych murów możemy do dzisiaj oglądać, wiążą się z królem Stefanem Batorym. To jest koniec XVI wieku. Jednak wcześniej musimy wspomnieć przynajmniej o dwóch postaciach, o Kazimierzu Jagiellończyku, jego synu królewiczu Kazimierzu, którego znamy jako świętego Kazimierza. Otóż obydwaj ci nieprzeciętni ludzie zmarli właśnie na zamku starym w Grodnie. W 1483 święty Kazimierz, no, są takie różne legendy, opowieści, jak święty Kazimierz chodził się modlić do kaplicy, która znajdowała się wewnątrz tegoż zamku. 9 lat po śmierci syna tam zakończył swoje życie król Kazimierz Jagiellończyk. Przeskakujemy do mniej więcej 190 lat dalej. Stefan Batory, który, no, można powiedzieć, umiłował ten gród nad Niemnem, bardzo lubił tam przebywać. Można powiedzieć, 5 lat wojny inflanckiej to praktycznie kierował siłami Rzeczpospolitej właśnie z Grodna. No i zamarzył sobie, żeby ten już, no, mocno niedoskonały zamek drewniany zamienić w murowany. Mimo śmierci króla, i kolejny król, który umiera właśnie w Grodnie, umiera w Starym Zamku, Stefan Batory, w roku 1582. 2 lata później rozpoczęła się już budowa murów, rzeczywiście znoszonych z cegły, których fragmenty możemy do dzisiaj oglądać. W kolejnych latach przyjeżdżali tam królowie, Władysław IV, inni monarchowie, inne wybitne postacie. Co najważniejsze, odbywały się tam Sejmy Rzeczpospolitej. Od roku 1673 na tak zwanym Sejmie Pacyfikacyjnym przyjęto uchwałę, że co trzeci Sejm Rzeczpospolitej będzie się odbywał właśnie w Grodnie. A zatem można powiedzieć, były trzy stolice. Był Kraków, było Wilno i było Grodno. Co prawda nie formalnie siedziba królów, ale jednakże królowie i ważne osobistości, posłowie, senatorowie odbywali tam spotkania. Z czasem okazało się, że ten stary zamek już nie wystarcza, jest potrzebna dobudowa takich odrębnych pomieszczeń, właśnie izby poselskiej, izby senatorskiej. One powstały w dolnej części, tak zwanym dolnym zamku. On nie przetrwał, ale potem na fundamencie tego dolnego zamku powstanie nowy zamek, o którym opowiem w kolejnym odcinku naszego cyklu. Co się stało podczas zaborów z tymże obiektem? W roku 1845 został zamieniony na koszary carskie. Taki, można powiedzieć, smutny los. Po roku 1918, kiedy Polska odzyskała niepodległość, był tam taki działacz, historyk, archeolog Józef Jotkowski, człowiek związany z ziemią grodzieńską, z Grodnem, który postanowił urządzić właśnie w tym zabytkowym obiekcie muzeum historyczne. Zbierał bardzo dużo pamiątek. Rzeczywiście udało się te zbiory tam zgromadzić. Niestety, w czasie II wojny światowej większość z nich została rozgrabiona, przepadła. Na szczęście ocalało część z nich, m.in. testament Tadeusza Kościuszki znajduje się właśnie w Muzeum Historycznym na Starym Zamku w Grodnie. W latach 50. władza sowiecka przebudowała zamek, jakby stwarzając taką budowlę socrealistyczną, w niczym nie przypadającą stary zamek. Takie kontrowersje wiążą się z przebudową Starego Zamku. To są już ostatnie współczesne lata. Początkowo był taki pomysł, żeby wrócić do tej idei, jak budowla wyglądała w czasach pierwotnych, czyli w czasach po Stefanie Batorym. I pierwsze plany tak wyglądały. Niestety ta przebudowa, która się dokonała i już dzisiaj jest faktem w ostatnich latach, w roku 2021-2022, no, w niczym nie przypomina tej starej budowli, którą znamy ze starych rycin. Wygląda Stary Zamek na odremontowany, może to lepsze słowo, ale nie odrestaurowany.
zachowane. Restauracja zabytków to jest przywrócenie mu dawnego wyglądu. Tymczasem stary zamek wygląda dzisiaj inaczej. Tym niemniej warto, będąc w Grodnie, wybrać się do starego zamku, zobaczyć zbiory, które tam się znajdują, zobaczyć mnóstwo pamiątek związanych z dziejami I Rzeczypospolitej. Thank you.